Zgłaszam. Tempekuje. Arsen, zgłoś. Arsen zgłasza. Okej, okay, cacy, Kermit. Kermit zgłasza. Okej, okay, Dziabec. Obecny. Przyjął. Okej, okay, ruszamy, panowie. Rozsunąć się w kolumnę rozproszoną. Kosiarkę chcę mieć bardziej z lewej, blisko przodu. Medyk trzyma się ewidentnie z tyłu. Przypominam, czerwonymi dowodzi Arsen, zastępca Kermit. Niebieskimi dowodzi Matt, zastępca Dziabec. Nie, chwila, co do kurwy. Poprawka. Kermita nie ma w czerwonych, Kermit jest w niebieskich. I Kermit jest zastępcą Matta. Niebieski, czekaj! Przyjął. Kontakt azymut 160. Dwie, trzy osoby idą na główną drogę. Po lewej stronie, na maksymalnie lewym budynku, mamy gniazdo SPG-9. Chcielibyśmy je wyeliminować. Zimut. A jebana. Czerwony tutaj, niebieski, jesteśmy na miejscu. Powtórz ostatnie, ma. Czerwony tutaj, niebieski, jesteśmy na miejscu. Przyjął. Pytanie, Ars, widzisz to stanowisko? Potwierdzam. To słuchaj, weź lornetkę do łap i mów, czy trafiamy, ok? Tak jest. Dobra, jak coś, panowie, ustawić broń na 400 metrów. Mówię tutaj oczywiście do tych panów z osłony. Gotowi? Pierwszy strzał, Kermit, wal. Ogień, ogień, ogień. Przestrzelone, reszta ognia. Kasia, tu Wojtek, zgłoś. Nisko strzelasz, nisko strzelasz. Wyjeżdżać już? Odmawiam. Dobra, lewa leży, prawa, prawa, prawa okna. Dobra, SPG zdjęty, tak? RPG zdjęty. Po prawej mamy SPG. RPG jeszcze. SPG. To nie SPG stoi, SPG stoi. Nakurwiać frajera na lewym tym, na lewym daszku.
Czerwonicy i niebiescy, możemy podchodzić? Odmawiam. Potwierdzam. Dalej gościu stoi. Ars, mów poprawki. Nie mam widoczności, zjebane. To przesuń się na lewo albo coś. Kurwa. Dobra, gość wyjęty. Wojtek, wysuń się. Wojtek, wysuń się. Otwórz, mamy cele na górnych kondygnacjach. Drugie, trzecie piętro. Wojtek przyjął. Wyjedź na drogę i zamiataj wszystko, co nie nosi polskiego munduru, a ma broń. Dobra, czerwony osłaniasz, niebieski właś na grań. Potwierdzam. Niebieski, ale nikt nie kazał ci wchodzić wyżej, złaź w dół. Musimy wchodzić na grań. Dobrze, to przepraszam za niewyraźne, za niejasne wyrażenie. Idziemy dołem. Potwierdzam. Naszym celem jest złapanie pierwszych skał przy wiosce. Wojtek, przejedź na wschód kwadratu 052-050. Powtarzam, wschód kwadratu, zjedź na lewo z drogi 052-050. Wojtek, przejedź. I osłaniasz wzdłuż drogi. Dobra, niebieskie do przodu. Wojtek, wstrzymaj! Wojtek. Powtarzam, wstrzymaj, pociski rozbryzgują się na drzewach koło nas. Wojtek, przejdź. Wojtek, przejdź do 053-050. Przejdź, wykonałem. Tam generalnie przy zakręcie powinieneś być dalej ponad 200 metrów od wiochu. Ustaw się po lewej stronie drogi i stamtąd masz na górę. Wojtek, mamy samochód, mamy wrogi technikal wzdłuż drogi, uzbrojony z kasku. Czerwoni, dołącz się do nas, potwierdź. Czerwoni, lekko. Czerwony Citra. Czerwoni. Skokiem od osłony do osłony.
Wojtek, dostawałem ogień z lewej strony miasteczka. Przejął, szukam celów. Mark! Nie, nie słyszałem. Mark, pod budynki. Potwierdzam. Ogień! Z zachodu, z daleka. Mark, proszę o rozkazy. Co tam gadałeś, Gizu? Czerwony przyjął. Tam się przebijamy, jak go zajmiemy, to tam czerwoni wystawią osłonę. Kasia, tu Wojtek, 20 plus kontaktów idzie wzdłuż drogi od południa, eliminuję. Gdzie? Czekaj, gdzie ich ma? 1000 metrów na południe od wioski, ponad 20 kontaktów. Dobra, słuchaj, daj im się troszkę zbliżyć, jak będą 700 metrów stąd. To ich odje, wtedy będzie pewny strzał. Przejął. Zabezpieczona. Azmut 260 wzgórze kontakty. 10 kontaktów. Otóż 260 wzgórze. Przejął, nie tylko, z dołu też. Czerwony, pośpiesz się. Wróg nam wjeżdża z flanki. Niebieski, a tego, ładuj się do budynku. Niebieski, ładuj się do budynku. John, tutaj Kemi, to nowy kazał umieć dołączyć. Przyjął, dołącz.
powtarzam, otwórz ogień. Ejo. Trzymacie? Czerwony? Czerwony, tutaj czerwony dziobak dostał. A co z arsenem? Arsen jest sprawy. Dziobak dostał na dobre? Nie, dziobak wstaje. Zbierzcie tego dziobaka i się ewentualnie cofnijcie, jeśli nie jesteście w stanie się utrzymać. Jesteśmy w stanie się utrzymać, odcinamy wielką ofensywę w drogę, około 30 kontaktów. O, już z tymi 30 nie przesadzaj, bo widziałem, co atakowało. No po prawej Kermit, mamy 10 za lasem, 10 i jeszcze gdzieś tam 10 z tyłu. Kermit, gdzie jesteś? Na pozycji niebieskich. Przejął. Kasia, tu Wojtek, kontakty na południu wyeliminowane. Przejął Wojtek. Wojtek, słuchaj, chcę, żebyś się cofnął nad jeziorko. Albo chyba nawet przy nim stoisz. Zjeżdżasz obok jeziorka na zachód i chcę, żebyś łagodnym podejściem spróbował podjechać do kwadratu 049049, jak przyjął. 049049, przejął, wykonuję. Potwierdzam. Słuchaj, na prawej flance przy okolicy wzgórza 2280 są moi ludzie. Będziesz musiał ich wesprzeć, bo są w kontakcie z przeciwnikiem, jak przyjął. Przyjął. Niebiescy, gdzie wy poszliście? Mi się za mną iść. Nie ma was. Czerwony zgłasza. Jaka jest wasza sytuacja? Obecnie osłaniamy się na wzgórzu, napierdalamy do wroga, który jest zagrany na 210-220 południowy zachód. Wojtek na miejscu. Pod nas. Wojtek, kontaktuj się bezpośrednio z Czerwonym, żeby kierował twoim ogniem. Czerwony, kontaktujesz się bezpośrednio z Wojtkiem jako Kasia Czerwona. Nakieruj go na przeciwnika. Wojtek, tu Kasia Czerwona. Wojtek, zgłasza. Przeciwnik był na tyle miły, że oznakował się białym dymem na wzgórzu. Przejął. Rządca niebieski, zgłasz. Zgłasza. Budynek zabezpieczony. Przejął, zabezpieczyć całe tamto podwórko, całą tą stronę wiochy. Uwaga, bo możemy jeszcze mieć przeciwnika po drugiej stronie wioski. Potwierdzam. Wszyscy idziemy zabezpieczamy tą stronę. Czerwoni, pośpieszcie się z tym eliminowaniem przeciwnika. Panowie, robi się tutaj za duży tłok, że tak powiem, na flankach. Wzywam śmigłowce. Kasia Czerwone, tu Wojtek, tak, widać na się celu. Co za strzały słyszę na wschodzie? Thank you.
Wojtek! Wojtek, mamy kontakty, ode mnie to jest jakiś azymut 60, szczyt wzgórza, już ci mówię kwadrat. Właśnie chciałem ich meldować. No to jak widzisz cele, to napierdam. Zresztą chyba śmigła też ich wypatrzył. Dobra, kontakty wyeliminowane. Wojtek, popraw im na wszelki wypadek. Przejął. Śmigło słyszę. Ja pierdolę. Niestety to jest nasze śmigło. A widzieliście kiedyś, że taliby miały śmigło, bo ja nie? Bardzo dobrze, ja tylko informuję. Jak już to raczej samoloty. Ale no, nie na długo. Niebieski, wszystko wyczyszczone? Mam panem jeszcze jeden budynek. Dobra, czerwony, flanka czysta. Wygląda w spokojny. Hermit minus jeden. Powtórz? Hermit nie żyje, minus jeden. Kurwa, no nie wierzę. Wojtek, przesuń się do kwadratu 052049. Czerwony, zwijasz się do wioski. Powtarzam, czerwony, zwijasz się do wioski. Ruchem ubezpieczonym. Wojtek przyjął. Czerwony przyjął. Czerwony. Czerwony. Czerwony, potwierdzam. Ruszamy do wioski. Przyjął. Wojtek na miejscu. Zielony, krajny, niebieski, zabezpieczony. Przyjął. Zbieramy jakiś ogień. No, chyba to co? Zgrani. Z miasteczka zbieramy. Ogień jest w UDZ wzgórza. Co? Chciałem tutaj niebiescy zabezpieczać drugą stronę, lewą stronę wioski. Ta, poczekaj, jeszcze nie. Czerwony, czekamy na ciebie. Niebieski, ubezpieczaj podejście czerwony. Powtórz? Czerwony pod miastem. Dobra, dawajcie dalej, dawajcie w głąb. Zapierdalacie do tego trzygłodna, trzy kondygnacyjne. Tam się rozstawiacie. Dobra, niebieska, jak tylko czerwona ci zamelduje, że jest na pozycji rozstawiony, to możecie napierdalać dalej. Niebieski nacieraj, tak jak mówiłem, końcówka wiochy.
A, sorry za ten granatnik, kurwa, miał zasłonić wam podejście, a zrykoszytował jakoś bezsensownie. Tak, tam strona prawa jest zabezpieczona, tylko teraz czekamy na... No więc powtarzam, masz zabezpieczyć wylot z Wiochy, południowy wschód, drugą stronę drogi. Otwieram. Wojtek, zgłaszam. Budynek z niebieską balustradą, parter. Przejął. Okienko, drzwi od drzwi od strony głównej drogi. Przyjął. Niebieski, kontynuuj. Potwierdzam, kontynuuję. Powtórz. Wojtek, zajmij pozycję pod, w prawym górnym rogu kwadratu 052047. Prawy górny róg 052047. Drugi budynek w wiosce po prawej stronie drogi. Zajmij przy nim pozycję. Osłaniasz przede wszystkim wschód. Kontakty. Wojtek, tylko mam nadzieję, że nie nakurwiasz po wiosce już. Odmawiam. Tak.
nawet się nie palił. Kontynuujcie dalej, zabezpieczajcie dalej. Potwierdzam, jesteśmy, że dwa budynki zostały. Dobra, oczekuję.